Mamy niby sezon ogórkowy, ale w Lidlu od przyszłego poniedziałku, 28 lipca, pojawi się nowa oferta win z Hiszpanii i z Portugalii. Myślę, że to naprawdę ciekawa propozycja na lato. Jest sporo dobrych win białych, niektóre dobre też czerwone. Jakie są nasze ulubione wina z tej oferty? Hitem w bieli jest Vinho Verde z Portugalii, ale to nie jest takie typowe Vinho Verde, to jest Alvarinho, czyli jednoszczepowe, takie trochę mocniejsze Vinho Verde, które ma 12,5% alkoholu. Wino pełne smaku, jabłkowe, z taką lekko słoną nutą, będzie doskonałe i do owoców morza, i do ryby. Naprawdę świetny pomysł na lato za 18,99. Skoro mamy lato, to oczywiście są też bąbelki, czyli kawa z Hiszpanii, z Katalonii za 24,99. To nie jest jakaś wielka kawa, to nie są niezapomniane emocje bąbelkowe w tej cenie 25 zł, ale to jest przyzwoite wino, które będzie przyjemnie popijać na tarasie, byleby je mocno schłodzić. Kolejne wino, które rekomenduję, to Chardonnay Somontano Pyrenne za 16,99. Nie sądziłem, że będę polecał Wam Chardonnay Somontano. Zazwyczaj nie przepadam za hiszpańskimi Chardonnay, ale to wino jest naprawdę udane. Ma taki lekko oleisty, gryczany posmak charakterystyczny dla Chardonnay z ciepłego klimatu, ale też sporo owocu i całkiem przyzwoita świeżość. Czy znacie Daun? Daun to jest naprawdę fajne wino czerwone z Portugalii. Polecam je za każdym razem, kiedy jest tego warte, kiedy pojawia się w sklepach, bo uważam, że powinniśmy więcej tego wina pić. Ma dużo owocu, ale często jest też świeże, lekko cierpkie, po prostu doskonałe do jedzenia. Tutaj mamy wino, które nie jest wybitne, jest takie już troszeczkę może zmęczone, to jest rocznik 2009, ale za 12 zł 99 groszy naprawdę nie ma co narzekać, po prostu brać. No i hit czerwony tej oferty, i nieprzypadkowo jest to już trzecie wino z Portugalii, które polecam. Rosario Casa Ermelinda Freitas, wino z środka Portugalii, z regionu Setúbal. Pełne owocu, słodkie maliny, truskawki. Idealne wino czerwone na lato, które można pić nawet lekko schłodzone z lodówki. Po prostu świetny stosunek jakości do ceny, czyli 13,99. Lidl przyzwyczaił nas do tego, że jest specjalistą od win francuskich, już kilkakrotnie pokazywał całkiem dobre wina w różnych swoich ofertach z tego kraju. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, Portugalię czy Włochy, to zazwyczaj była to tania masówka i nie taka specjalnie emocjonująca. Muszę powiedzieć, że ta oferta naprawdę zmienia postrzeganie Lidla. Okazuje się, że potrafi wybrać bardzo dobre wina w relacji do ceny właśnie z tych krajów, z Hiszpanii, z Portugalii, czyli krótko mówiąc, Biedronko, bój się.